się bawicie? Dajcie jakiś hałas? Kiedyś na tej scenie miałem swój, że tak powiem, coming out. Nie, bez skojarzeń. Wyznałem publicznie, że jestem socjopatą. Ze względu na moje poczucie humoru jestem, tak. Ostatnio byłem w kościele, zdarza się. I co? Trzeba być poważnym, śpiewać alleluja. No, ale nie wychodziło za cholerę. Ogarnął mnie pusty śmiech. Zerknąłem na ludzi stojących w kolejce do spowiedzi. I co? Pomyślałem, że można by to było jakoś usprawnić, wymyśleć coś nowego, nową ideę. I co? Może by tak dało się zabrać mecenasa, adwokata do konfesjonału. Ile by to zmieniło, nie? No i co? Przychodzisz do konfesjonału? Proszę księdza, wczoraj byłem w burdelu, dziś byłem w burdelu, jutro też tam pójdę. I co na to? Grzeszniku, palił się w piekle, będziesz, a... Ale w tym momencie się odzywa na przykład adwokat. To prawda, mój klient był wczoraj w burdelu, dzisiaj był, jutro też tam pójdzie, ale są okoliczności łagodzące. Ksiądz nie wie, jaką on ma parszywie brzydką żonę. Tak. Albo inna sprawa. Przyjdę do konfesjonału i co? Stwierdzę? Proszę księdza, zajebałem, zakopałem 4 ludzi w lesie. Oj grzeszniku, ty, prawda, z piekła nie wyjdziesz, tego, owo, nie? Po czym się odezwie mój adwokat? To prawda, proszę księdza, on zabił, zajebał 4 osoby, zgadza się, ale oni go potwornie wkurwiali. Tak. I jeszcze w dodatku jest taka historia, że czasami rekiny wpierdolą jakiegoś człowieka, nie? Tak jak ostatnio. To głośna sprawa. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład widziałem rekina w oceanie. Wspaniała sprawa. Tylko nie wiem, czy wiecie, ale rekin jak was zobaczy, ciebie czy ciebie, o, to rekin zrobi takie 2 kółeczka, takie 2 okrążenia. Ale po co? Bo rekin w swojej niewyobrażalnej dobroci daje ci czas, ażebyś miała się czas zesrać ze strachu i nie musiał cię pożerać razem z gównem w dupie, tak? To, ale to jest prawie logiczne. No jak nie? I w dodatku jest coś takiego, że moje socjopatyczne podejście do życia to ma także odzwierciedlenie w moim w sumie postępowaniu, tak? Ostatecznie podstawówka. Wydaje się normalne po prostu życie, tak? No nie do końca. Na długiej przerwie ktoś pocałował moją koleżankę. Doszłem do wniosku, że trzeba go zabić. W drugiej klasie podstawówki zasadziłem kopa w dupę. Uznałem, że wystarczy, ale nie. Dziecko miało szok, że on dalej żyje. Cóż... Jeszcze kiedyś się na tej scenie pojawię. O ile kochacie socjopatów, tak? Tyle ode mnie. Dajcie mu wielkie brawa, Andrzej Grzeszki. Ja to zawsze mówię, jak Andrzej występuje, jakby się ktoś zastanawiał.